Ukraińcy z duchem po prostu są niesamowici, ale nie tylko duchem. Jedni oczywiście są na froncie, walczą i dzielnie walczą. Armia ukraińska liczy 700 tysięcy ludzi, taka jest niesamowita, niesamowicie dobrze wyposażona, bo jest dobrze wyposażona. A z drugiej strony są ludzie, którzy pracują. Pracują, normalnie pracują, pomimo że są zaniki prądu, zaniki wody, ciepłej wody, oczywiście ciepła w budynkach. Ci ludzie pracują. To jest taka sama walka, jak ta, która jest na froncie, tylko mniej ludzi ginie. Natomiast dlaczego? Dlatego, że kraj cały czas chce utrzymywać status quo, czyli chce, żeby gospodarka istniała. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dlatego tam sprzedaję. Dlatego jeżdżę, dlatego spotykamy się. Najczęściej w tym roku spotykaliśmy się najwięcej w Polsce.